Witam serdecznie moim gościem Wojciech Kalisz, Dom Weselny Sylwia. Witam serdecznie. Wojtek, zagraliście dzisiaj mecz z Trajdem i trzeba przyznać, że niby 6-3 to by się wydawało, że taki spokojny wynik, ale ten spokojny wynik tak naprawdę ułożył się w końcówce za twoim udziałem, kiedy strzeliłeś gole na 4-3. Ale trzeba przyznać, że końcówka Trajd, kiedy był blisko, to rzeczywiście to spotkanie nie było aż takie pewne, że wygracie. Aha, lekko ci poprawię, to był karny na 5-3. Sorry. Tak, bo dokładnie. Który trochę zamknął mecz. No trochę na swoje życzenie. Wygrywaliśmy 4-1. Nie wykorzystaliśmy paru sytuacji. Bramka na 4-2. Troszkę dostali w skrzydła. Nas dzisiaj troszkę mało, tak? Tylko dwóch na zmianę. A że Trajd, fajna poukładana drużyna, dobrze utrzymywali się przy piłce. Dużo biegają, tak? Próbują grać jak halowcy. Czyli dużo biegać. No, było ciężko w końcówce, ale jak widać, udało nam się pozytywnie zamknąć ten mecz i mamy komplet zwycięstw. Wy jesteście taką drużyną, nawet tutaj stali za mną chłopcy, którzy teraz grają, to mówili tak, że Sylwia, jedna bramka, spokojnie, końcówka oni pokażą. I rzeczywiście, pokazujecie, że w końcówkach jesteście mega mocni. No często udaje nam się rzucić kolejny bieg i jakby dołożyć w krótkim odstępie czasu kolejne bramki i zamykać ten mecz. Tylko na własne życzenie zawsze sobie potrafimy zrobić trochę nerwówki, no ale czym by była piłka bez tego? Patrząc teraz tak z perspektywy czasu, kiedy ty wróciłeś, przejąłeś troszkę pałeczkę strzelecką po Arkadiuszu, Arek zaczął bardziej asystować. Tak to miało wyglądać, czy tak to po prostu w przypadku jest? Nie, Arek to ma, także Arek po prostu jakby więcej teraz szuka, tak? Więcej tych podań, rozwiązuje tych sytuacji. No właśnie, bo więcej strzelał wcześniej. Tak jakby cofnął się trochę do tyłu, no ale jak widać służy mu to, bo jakby dokłada więcej asyst niż bramek, więc jakby tutaj zamyka sprawę co do asyst w lidze, nie? A jak ocenisz grę Trajdu? Dobra drużyna, dobra, bardzo grająca, agresywnie, siłowo, mają tam paru zawodników, którzy grali no, parę lat w lidze jakby. No i widać, że to przekłada się na grę na boisku. Dziękuję za wywiad. Dzięki serdecznie.